Znaleziono sesję. O, zimowe klimaty. Jak zimowe? Jakie zimowe? Jakie zimowe? No normalnie, miałem zimowy ekran ładowania. A, no okej. A nie, to ja mam krowę, łosia, konia i jenota. Nie, ja mam ognisko w zimę. Mnie zima. Ja miałem ludziki stojące przed chatą. No dobra, jesteśmy. Jeszcze nie kładźmy się spać. O, i od razu zgon. Kuźwa, co się dzieje? Co się dzieje? Żona mi... Kuźwa, jeszcze te komunikaty. Co? Lunatykuje chyba. Ja pierdzielę, co tu się odpierdziela? Chyba, że tylko ja to widzę. Ja tu nic nie widzę. Poczekaj. A to przyjdź do mnie. A gdzie ty jesteś? Tak. Zarobiste. Gdzie wy jesteście? U Rafika w domu. Co ty gadasz? Czary, Mariu, komu spokus? Nie, a u mnie nie, ja widzę, że ona leży. U mnie leży. A u mnie nie. A u mnie przebiera rękami. No. Dokładnie. Ile mamy do wejścia? Jeszcze niecałą minutę. O, ja widzę, że ona ma jakieś zadanie. Ale nie, u mnie naprawdę leży. U mnie też leży, jak kłoda. Tak, na boku. Tylko no. To zobaczcie u mnie. Była Maryją. To zobaczcie u mnie, jak macie możliwość. Na DC. Wejrzyj stream. Faktycznie. Jaka jazda. Ona pływa. No coś takiego. Ale Rafik, ale ty też jesteś w dziwnej pozycji. Co wy tam robi? Rafik może... Nie może pytaj. Nie przeszkadzajmy im. Nie, to już się zaczyna. Jeszcze myśli. O, już. Dobra, co mi tu jest? Jesteś najlepszą żoną na świecie. O. Dobra. Dobra, zakończę oglądanie. Dobra. Czy egzorcysty, Damian? Tam trzeba egzorcysty. Nie, ja stąd wychodzę, bo... Tak, ja dobra, też. Wyglądasz okropnie. Co się stało? Czy znowu próbowałeś zaprzyjaźnić się z niedźwiedziem? Dobra, zajmę się tobą. What the fuck? Dobra. I can't say a bad word about our king. I can't say a good word either. Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek, a to Medieval Dynasty, a jeśli Medieval Dynasty, to oczywiście są ze mną Damian z kanału Damian na Przegubie. Cześć Damian. Dzień dobry, witam was serdecznie. Halo, słychać? O, teraz, jeszcze raz powiedz, jeżeli coś mówisz. Dzień dobry, witam was serdecznie. O, słychać, dobrze. Jeżeli jest Damian, to oczywiście jest i nasz tutaj wąsacz nadworny, czyli Rafik. Cześć. Siema, witam was wszystkich serdecznie, wąsacz z tej strony. Tak, biegnę już tutaj do chłopaków, bo widzę, że już tutaj na zbiórce są. No i tutaj nasz najmłodszy nabytek tutaj w wiosce, czyli oczywiście Paweł. Cześć, Pawle. Cześć, witam, Paweł bez kanału. Paweł bez kanału, tak, bo oczywiście Rafik, kurde, sorry Rafik, że tutaj cię nie zaanonsowałem jak Damiana, oczywiście Rafik z kanału Rafik 85 Games. Dokładnie. Także Rafik Games Geek. Rafik Games Geek. Niech i tak będzie. Słuchajcie, witam w ogóle widzów, witam Marcina, Marka, Maćka Ołdyńskiego, no Damiana już przywitałem. Słuchajcie, co tu się działo na chwilę przed wejściem, naprawdę tutaj egzorcysty było potrzeba. To co zobaczyliśmy u... Kuźwa. Dobra, także czuję, że będzie tutaj grubo. Chłopaki się już napierdzielają na dzień dobry, okej, okay. Nie, to... Dobra, ja uciekam. Ja też. A to, co się działo u Rafika w chałupie, co tam jego żona odwalała, tego się nie da opisać słowami, także może spuszczę zasłony milczenia na to. Bo naprawdę tam egzorcysty trzeba było. No, Marku, trzeba już po egzorcystę dzwonić. Co najmniej po egzorcystę, naprawdę. Dobrze, słuchajcie, mamy tak. Witamy Marcina, Marka, Macieja. Witałem, ale tak, witamy tak. Jeszcze raz. A ja od swojej strony. To ja też dobrze. Witam. Marka, Marcina, Maćka. Rafik, teraz ty. I Rafika.
No tak, też witam Marka. Kto tu jest jeszcze? Maciej, Marcin. O. Chyba wszyscy. Jakiś Damian jeszcze jest. Damiana nie przywitałeś. A, no tak, Damian też jest, oczywiście. On już gdzieś tu uciekł chyba nawet. A nie, zaraz. Dobrze, słuchajcie, to teraz tak. Mamy tutaj lato. Pierwszy dzień lata. Także... Wypadałoby chyba... Czy to jest nadaje się do skoszenia? Dobra. A, tak. Tak, to się nadaje do skoszenia, więc pewnie za chwilę... O, narzędzie będzie brakować. Kolega już tutaj kosi, więc niech sobie on kosi, ale trzeba mu będzie pewnie narzędzi. Tak jak rozmawialiśmy przed live'em, ja bym podzielił nam obowiązki w jakiś sposób, nie wiem, gospodarkę na nas. I teraz tak. Dziel i rządź. Dziel i rządź. W ogóle mam dzisiaj do was prośbę, abyście wy przejęli głównie sferę mowy, bo ja to nie wiem, jak długo pociągnę ze swoim gardłem dzisiaj, bo katar mi się mocno daje we znaki i spływa mi to na gardło. A propos, może napić się. Oj, namówię. A nie, na razie jeszcze nie będę pić. No. I teraz tak. Wejdę w zarządzanie i zobaczmy, co my to w ogóle mamy do ogarnięcia. Na pewno mamy, że ktoś musi być odpowiedzialny na pewno za kwestię rolnictwa. Rafik. Ktoś... No wiesz, ten wąs taki... Tak. Rolniczy, tak? Tak. Dobrze. Skoro tak, no to... Rafik, ty tutaj musisz przypilnować po prostu tutaj ludzi od rolnictwa. Teraz tak, mamy kwestie tutaj, nazwijmy to, przemysłu. Czyli kwestia tutaj tych chałup i całego, czyli muszą, żeby były narzędzia, żeby były, no żeby były przede wszystkim narzędzia, żeby mieli co robić tutaj, no nie? Potem na pewno będzie kwestia jedzenia, jeszcze tutaj ważna. Czy to ja sobie... jedzenie mogę załatwiać. Dobra, no to tam też, żeby rozwój całego tego, tej gałęzi tutaj. I teraz, czy jeszcze jakieś coś tutaj? Co jeszcze panie sądzicie? Dobra, jakie zadanie mamy w ogóle do wykonania? No to Paweł, to ty jakbyś mógł się zająć tutaj tą gospodarką, tutaj tym przemysłem. Dobra. A ja spróbuję, znaczy jak jeszcze coś się dla mnie znajdzie, to ja oczywiście to wezmę już. Natomiast ja pójdę teraz jeszcze do wiochy, zobaczę, jakie tam są zadania. O, już widzę, są jakieś tu, zobacz, Rafik, coś na polu się dzieje, coś mu tam brakuje. I no, są jeszcze... Co? Pewnie narzędzi brakuje. No. Teraz pozwolicie, że ja wejdę chwilę. Tutaj, aha, w chlewie. Aha, trzeba tam faktycznie, muszę ten chlew załatwić. I w szopie rolniczej, tak, w szopie rolniczej brakuje narzędzi. Gdzie jest kuchnia? W szopie rolniczej. Kuźnia, a co tutaj? Aha, brak zadań w szwalni, ale tam nie ma i tak nikogo zatrudnionego. A tu jest kuchnia. A co tutaj? Brak zasobów. Dobra, no to już Rafik, to ty ogarnij stodołę i szopę. I potem jeszcze ewentualnie chlew, ale ja muszę załatwić najpierw tą świnkę, którą zatłukłem. No i tutaj w razie czego Paweł niech tutaj narzędzia ogarnie, jakim będzie czegoś brakowało. A ja się przejdę. No i to, a Damian niech tam przypilnuj jedzonko. Dobra, to ja lecę na razie do wioski. Szybkiego powrotu do zdrowia. Bardzo dziękuję, Maciu. Zdrowie. Co tu się dzieje? Pozdrowię oczywiście tutaj psiaka. Gdzieś teraz poszedł, bo w kuchni się harmider zrobił, to oczywiście on musi być tam pierwszy. Dzięki, Marcin, też za życzenia zdrowia. No nie wiem, no kurde, aż mi wstyd jest. No kurde, żeby przy takiej ładnej pogodzie się przyziębić. No. To po prostu to jest... Ja jutro cały dzień nad Wisełką. O, ale dobrze ma. I to w pracy. I jeszcze, nie. Paweł, bo zaraz ci wyłączę tu mikrofon. A marchewkę nam potrzeba.
Idę, spróbuję znowu poderwać tą... Jak ona się nazywała? Chyba Mojmira? Chyba Mojmira to była. Kurde, nie pamiętam. Chyba to była Mojmira. Rafik, ty cały czas przy tej skrzyni? Tak, kamieni szukam. Romansujemy. Jak się masz, piękna? Czekajcie, nigdy wcześniej nie czułem takiej miłości, to mnie przeraża. Wolałbym spojrzeć za też jest za gruba. Zazdroszczę ptakom tej wolności, jaką zapewniają im skrzydła. Kiedy zdolny byłoby móc poddać się pod muchą wiatru, szubląc ku nieznanemu. Słyszałem, że nasi sąsiedzi zachodu jadają żaby. Co o tym myślisz? Spróbowałabyś? Naprawdę podziwiam twoją szczerość. Kurde, a to wezmę. O, trafiłem dobrze. Żaby by spróbowała. O, zawsze ceniłem wrażliwość czuła kobiety. A, to nic to. Może ja coś pójdę popolować. Skryba, którego spotkałem podczas mojej podróży, opowiedział mi, jak przyrządzają atrament do pisania. Zawsze ja tu zastanawiałem. O, może to. Kurde. No, już po wszystkim. Dobra. Już musi przemyśleć teraz. Ale 60% mamy, dobrze. Idę zobaczę zadania na lato. Cześć, Lucius. Siemanko. Siemanko. A to Marcin też? Trzymaj się tam jakoś w tym świecie tych wszystkich, tych alergenów. Idę zapolować. Świnia. Mamy jedną świnię, tylko chciałem drugą. Mamy. Chciałem parkę i tam... Samica. Jak ona brzydka. No dobra. Nie wybrzydzaj. Tak się zjebiem. Okej, okay, młotek. Ktoś tutaj chce, to młotek wezmę. Podejmij mi się zadania młotka. Łopatologia. Dobrzy ludzie, ktoś ukradł mi łopatę i kilka worków. Podejrzewam, że to ktoś z zamiłowania do ogrodnictwa albo zakupywania zwłok. Więc lepiej uważać. Jeśli ktoś miałby jakieś do sprzedania i mógłby mi dostarczyć, to chętnie przyjmę. O, i pszenicę za to można dostać. No to bierzemy. Łopatologię. Ogień nas oczyści. Strzeżcie się. Nadeszły mroczne czasy czarów i zła. Musimy rozświetlić cienie. Udaj się do kwatery mistrza. Musimy się przygotować. Dostarcz do Derwana 4 kłody, patyki i 12 pochodni. O, i to jest dobre, bo to 130 reputacji, 339 monet. Biorę to. Borsuki do boru. Możemy jeszcze tak, wrony i borsuki popolować. Chcemy? Cześć, Jacku. No, możemy spróbować. No to na borsuki wziąłem. Wrony to już nałapaliśmy się ostatnio ptactwa. Trzeba coś nowego. Trzeba coś nowego, dokładnie. Dobra, to ja zajmę się teraz młotkiem. Kurczę, jak tak patrzę na swoje nogi, to bym jakieś trampki miał nowe. Czekajcie, jedną rzecz sobie tutaj... Narzędzia to im do jakiego budynku trzeba zanosić? Narzędzia do magazynu. Aha, do magazynu. Dobra. A to Paweł miał narzędzia ten robić. No właśnie, zrobiłem 2 sierpy. A ja zrobiłem kolejne 3. Dobra, no ale tam będę sobie uzupełniam. Mm-hmm. Pouzupełniam trochę. It's hot. A dobra, pójdę trochę się schłodzić. No, napiłem się tej wody, ale ona taka coś czysta, to ona nie jest. Byłaś już. Kamienne noże. O, tak śpiewa.
Rafik pewnie. Co? Nie, taki kobiecy ładny głos. To Dziunia pewnie. Rafika bym o to nie posądzał. To Dziunia pewnie. A to tutaj, Ludwika Rafikowa. To Rafikowa? Rafikowa, Rafikowa nuci. Wiesz, dziecięciu. Cześć, Bąku. Siema, Bąku. Bąku. Siema, Bąku. No dobra, tutaj wszystko jest ok. Zobaczmy teraz te zadania. Zarządzanie, dziennik. Tu mamy dziennik. Młotek zgubił młotek. Miedziany to musi być młotek. O, że się wpakowałem. Jaki? Miedziany? Jeden? Dwa. Dwa? Zobaczymy. Dwa miedziane młotki. A, spróbujemy ogarnąć. Łopatologia, dobra. Miedziana łopata. I sześć prostych worków. Dobra, na razie ogarnę te worki. Próbuję przynajmniej. Czekajcie, to było chyba nie tu, tylko tu. Tak. Zobaczmy wory. Jest, prosty worek, tylko muszę skóry. Źle, jedna skóra, jeden wór, dobra. I mam ich ogarnąć sześć, to idę po sześć skór. Powinny być jakieś... A myślałem, że to zwykłe jakieś będą, a nie zauważyłem, że to miedziane. Dobra, mamy skóry, bierzemy ich sześć. Akceptuj. A tutaj miedzi nie ma żadnej, nie? Nie w mordę. Dobra, idę mi siwko zanieść. Co upolowałeś? Dwa jelenie. Smacznie. Smacznie i zdrowo. Mam jeszcze tu łosia, ale... Kurde, ale się boję go. Pierdyknąć w tapkę. Więcej miejsca będzie. Pek, pek, mamy. Zobaczmy dalej. Łopatologię. Mamy proste worki. Jedną miedzianą łopatę. Zobaczę, czy nie mam jakiejś miedzi jeszcze. Lisy, jednoty, kurapatwy, dziki. Tak, tutaj wszystko. Człowieku. Czy ja mam coś miedziowego? Mam miedziany nóż tylko. Młotki miedziane, tak? Miedzi. O, mam sztabki dwie miedzi. To ja to wezmę i spróbuję coś z tego zmajstrować. Marchewki nie mamy. Na pewno? Chyba była. Czy nie, czy tylko nasiona marchwi były. Drewniana, drewniana, drewniana. Kamienne. Kurde, tylko drewniane. A to ja chyba muszę jeszcze kupić... O, reszty. Technologii. Później, o, miedziany. Miedziana łopata. Muszę kupić, kurde, schemat. A mam za co? A cholera wie, spróbujemy. Kup. Dobra, kupiłem miedzianą łopatę. A ty masz, Rafik, ogarniesz te młotki? Młotki nie, niestety nie. A masz, może jeszcze... A masz coś miedzi? Miedzi, czekaj. Chyba nie miałem miedzi. Kurde, cztery. Nie, chociaż zaraz. Miedź to chyba mam. Tam co ostatnio udamiana. Pięć miedzi mam. Czekajcie, jeszcze te młotki miedzi, też miedzi, jeszcze kupię. A jesteś, możesz Damian dać? A gdzie ty jesteś? Na środku. Poczekaj, tylko się schłodzę trochę. Koło studni, tak? No. Gdzieś ty to jest. O, jest. Ale potem się doma. Dobrze się obetoniarkę znamy, to. Tak. Drogą Marka Kupra pochodzi od łacińskiego słowa miedzi. Znaczy, o rudę miedzi ci chodzi, tak? Czy o miedź? Miedzi. A to ja mam rudę miedzi. Kurde, trzeba by przetopić jeszcze, czekaj. A my, gdzie można? A dobra, to daj na razie, to zobaczymy, co masz. Spróbuj coś z tym zrobić. Chyba trzeba sztabki zrobić. No to zaraz spróbuję zrobić.
Skarbiec Kowalski. O, sztabka ceny, sztabka miedzi, widzisz? O, coś to nie ma miedzi, na... Dobra, nieważne. Już. Cześć Jacek, ja siemanko. Siema Jacek. Kto tam mówi, że rudą może mieć? Ja mogę mieć rudą. O, kobitę. Dobra rzecz. Ty Rafik już o kobitach od razu. Chociaż taki, to mówią, zardzewiały strych to mokra piwnica, nie? Dobra, już się nic nie odzywam. Drewniane narzędzia. Gdzie są tutaj, kurde? Kupię schemat, ale to nie mogę zrobić na stole warsztatowym. Gdzie są miedziane bronie? A, na kowadle może. O! Dobra. Miedziana broń, miedziane narzędzia. I co ja mam tak? Dwie kłody muszę, żeby zrobić łopatę. Mam jeszcze... It's hot. Skóry, nie skóry, ale to dobra, tam było od to razu. Idę po te kłody. Do stodoły. To ja sekundę tylko się pouzbędę tu. Ile tam było tych kłód? Chyba dwie kłody, nie? Skórę i patyki tu wrzuciłem, dobra. Już ci, Adaśko, uciekam. Już, spoko, spoko. Jakichś narzędzi kłody brakuje. Akceptuj. Znowu? Mhm. Niestety straszy się te sierpy tępią. No, są cztery w magazynie. Zaraz zobaczmy, co tam. Czego im brakuje. Czyli pięć sierpów. Dole zasobów w szopie rolniczej. Zasobów brakuje. Czy on coś może posiać? Zobacz, Rafik, jeśli chodzi o psianie teraz, co można zrobić? Dobra, zaraz pójdę. Dobra, to chociaż łopatę zmiedzujemy. Łopatę jak zrobisz, to będziesz mógł w zimę łopatować. O, już. Tak, czy tam. Dobra. Kuchy. Ogu, jakby nie patrzeć. Okej, ty tam zaglądasz. Ale ja chciałem zobaczyć tu łopatologię. Te pubryty, czy tam łosie tam jakieś tu też są do polowania? Co? Borsuki, czy jakieś coś też były do... łowienia? Tak, borsuki. Upolowania. Czekaj, to coś tutaj widzę, mam. Pięć borsuków trzeba upolować. No nie, majstrować ich nie będę. Nie, marchwi w ogóle nie mamy. No wiosnę mogliśmy posiać. A na pewno nie ma w tym. A zobacz jeszcze, wiesz, gdzie zobacz. Aha. Jak nie ma, to nie ma. Kurde, jabłka. Zaraz zmarnuję. Dobra, mam miedzianą włócznię, to ja to na razie miedzianą łopatę muszę wziąć. Kurde, mięcho muszę oddać. Nie wiem, czemu ja targam mięcho. Butelkę na wino tu zostawię. Włócznie. Dobra, drewniana łopata. Prawie tak, długi łuk, to sobie wezmę, futra mogę zostawić na razie. Nie wiem, po co to tacham, ale dobra. Pójdzie to zaniosę, co niepotrzebne do magazynu. Worki będą mi potrzebne, ruda miedzi jedna. A ja nie mam więcej rudy. Nie mam ani chuchu. To może kupię jakąś rudę miedzi i zrobię. Słone paluszki, mam jakieś wino jagodowe mam. Okej, workowaty kapelusz mogę zostawić. Nie mogę? No dobra, nie będę to. Kurde, do drugiej kuchni, ile my mamy jeszcze tego 309 masakra. Co jest? Halo, coś mi się zbagowało? Zgnilizny przenoszę, bach, akceptuj. Czemu nie mogę zgnilizny tu przerzucić? Takie jedwucho. Sól, a sól? Mam sól, jakbyś się... A, bo mi się już... Dobra, przepełnił mi się już ten... Skrzynia mi się przepełniła. Aha. Dobra, to idę do magazynu, doniosę futro stąd. Gliniany wazon. Który... O, mąkę, nie wiem, czemu ja trzymam u siebie. Zakomikowałem jakieś tutaj śmieci. Kurwa, koń tego
Wisława. Wysokie buty tu schowam, a prosto sobie wezmę. Cześć, Arku. Skrzynia pełna, no właśnie, właśnie, Bąku, też już zauważyłem. Nie ma. Spójrz, co. Jakie to drapieżne. O. Gdzie to gówno jest? Trafik, przerażasz mnie. Okej. Okay. Dobra, jeden borsuk jest. A borsuki to tak. To jest masakra. Dobra, jakie to atakliwe. A gdzieś są borsuki? Teraz tak, gdzie ja mam nóż? No, idę do magazynu. Patyk, kamień. Nożyce. A nie, to papier, kamień, nożyce, dobra. U nas może być patyk. No to za daleko mam. Jeszcze, dobra, mąkę, a dobra, zostawimy tu mąkę. Pióra. Pochodnie to ja będę chciał zrobić. Kunia. Sól. Słone pomysły. Zgnilizny jeszcze doniosę do stodoły. Jabłko zaraz pierdzielę. Futro zostawię. Dobra, na razie rudę miedzi tutaj zostawię w zasobach. Dobrze. Jeszcze szybciutko przechodzę tu. Dobra, trzy futra i trzy skóry. Tutaj tą zgniliznę weźmy. Pyk. Dobra, teraz tak, trzeba się nafutrować. Zjemy jabłka. Chyba się zatrułem. Ojojoj. Zjadłem kurde jabłka, zgniłe i się No to nie było dobre. ale się strułem, słuchajcie. No dobra, ale coś chyba miałem, czekajcie, na zatrucia. Babka jest na zatrucia. Czekaj. Dobra, już zaraz to. Zginie. Dobra, bo ja się teraz motam jak. Gdzie jest magazyn? Tu jest magazyn. No i teraz tak, tutaj dziennik, ogień. 4 kłody, czyli 12 pochodni muszę zatachać. Żeby zrobić 12 pochodni. Jest potrzebnych. Ojejuś, ile jest 9 razy 12? 10 razy 12 to jest 120, tak? No. Jakby nie patrzeć. Słoma. Potrzebuję jeszcze 20 słom. Dobra, zabiłem łosia. I się zgubiłem. Dobra, jeszcze 8. Pyk, pyk. Nie, trzeba by coś panie zacząć też sprzedawać. Tak, tak, tak. Najbardziej. Kuźwa, jakie to szybkie dziadostwo. Dobra. Jest. Mamy do pochodni i pochodnia jeszcze potrzebuje patyków. Czyli 12 patyków na razie muszę wziąć. Gdzie są patyki? 12. Akceptuj. Dobra, zrobimy 12 pochodni.
Okej. Okay. Teraz tu. Tak, ile jest? Mamy 12. Mam 12. A bo ja prostą pochodnię zrobiłem. A jaką miałeś zrobić? Trzeba być jakoś zaawansowaną. Pochodnie. Pewnie o to mu... O, żeż ty się wpieprzył. Myślałem, że to o to mu chodzi. Ja gdzie tu pochodnie teraz? Ja mu wyczaruję, kurde. A to są różne? No to wygląda, bo wiesz, zrobiłem 12 pochodni i jakby nie odhaczyło przy zadaniu, wiesz? Tamte pewnie dłużej będą funkcjonować. Spokojnie, wypalimy i te. Dajcie ma studnia. Skąd są te pochodnie? Jaki ładny księżyc. Jest nawóz, wymaga nawozów. Dobra, czyli nawozu nie mamy. Co by tu zasiać teraz? Niepokój. Nie no, weź, przestań. Dobra, muszę noża stworzyć. Teraz mi się tak skojarzyło, Damian. U mnie w robocie i w kiblu ktoś napisał, że jak tu cicho słychać, jak trzeszczy rzeczywistość. Dobre. Nasion kapusty chyba nie mamy. A powiedzcie mi, co z tym pnączem chmielu, bo ono tak jest i jest... Znaczy to jeszcze nie urosło, bo tak jak masz i te drzewka. A jabłka nie ma, gruszki nie ma i śliwki też nie ma. Musimy czekać, nie wiem, kiedy to się są zbiory. Dobra, ja bym wybudował jeszcze jeden dom. Wiem, gdzie jest ta pochodnia? Jaka pochodnia? No, pochodnia. Nie prosta, bo ja muszę zrobić pochodnie. Nie wiem, jak ją zrobić. Chyba, że gdzieś w warsztacie może. Pochodnie, tak? To będzie okay. Trzeba przepis pewnie ją odblokować. To właśnie nie ma w przepisach. Puścisz mnie, Rafi? Zaraz zerknę. Okay. Ja nie jestem nigdzie. Nie? A kto tu stoi nie. W warsztacie? Paweł ja. Stoi. A, bo cię już. Nie widzę, przepraszam. A, bo jest kolejka, dobrze. Sorry. Szukam, to są... Kolejka jest, panie, kolejka. A za czym ta kolejka? To ma być pochodnia? Tak. No to potrzeba patyki i skóra. Dwa patyki i dwie skóry. A gdzie to widzisz? A tutaj jestem w warsztacie, zwykłym. Gdzieś? O, wychodek możemy mieć. A tu właśnie pochodnia. Dobra, no to ogarniemy to. Znaczy się ogarnę. To co, idziemy spać? Ja to ogarnę od rana. To idziemy spać. No to idziemy spać. Dzisiaj, Rafik, coś nie sobą jesteś. Nie boisz się, Rafik? Tak, będę się bać. Następny dzień. Dobra. Nie się bał twojej żony. Bzyku, bzyku, do następnego dnia. A, bzyku, bzyku. Tak, o, no tak. Dobra, to jeszcze nie pośpię, trochę posłucham. Śpię następny dzień. Nie wiem, co ty myślisz, mi tutaj mucha bzyczy, więc... Tak, tak, chcę to tłumacz, no. Jak nie jestem gotowy do spania, jak jestem. Tylko Paweł jeszcze nie jest gotowy. To Fiodor tak uciekał. Widać, że Paweł biega jeszcze po wsi. 28 metrów ode mnie jest. No, no, no. Ja zawsze jestem 28 metrów od ciebie. Co my tu mamy? 2 razy 12, 24. Patyki i te. Dobra. I skóry. Długi łuk. Kończy mi się długi łuk, idę sobie zrobić. Skóry, dobra, wystarczy. 24 i patyki 24. A lnianych nic nie mamy. A ja te proste pochodnie już tutaj zostawię.
Lnianych ci nie mamy, bo jeszcze chyba nie mamy lnu. To właśnie to jest bardzo, nam jest len potrzebny. Dużo lnu. Czekaj. Wiem, że oni tam zbierali bodajże. Zobaczmy, co to w ogóle jest. A... Właśnie, gdzie on ten len zaniósł? Łuki robi pewnie. Dobra. I teraz powinno się ładnie odhaczyć nam. A co to, czad umarł? Patyki 33 i 4 kłody. Daj mi na chwilę. Ja już cię puszczam. 4 kłody i... A, bo to Adaś jest, dobra. Przepraszam, po prostu ja tu szybko, tak się wtryniłem, wiem, bez kolejki, ale... Zabieram i lecę do wiochy. To teraz rapi mi się w dupie bez kolejki. No dobra, to ja odnadzę. Już dostałem. Mamy tak, łogień nas łoczyści, łopaty mamy. Pokalice. Jeszcze tylko trzeba będzie ten młotek ogarnąć i dwa młotki, ale niestety miedziane. I te borsuki. Czego brakuje w narzędziach? Już patrzam. Nie, to brakuje to, czy po prostu nie mają co robić. Dobra. Czemu ta pani nie robi? Może przepisu nie ma. Na mięso ma. Bo na razie tylko mięso możemy robić. Bo do gulaszu nie mamy marchewek. Gdzie ten lek? Biegnę do biochy. Ja tylko sobie dzienniku łopatologię na razie oznaczę. W sumie też. Nie, w sumie. Nie przyda się kucharz żaden. Efik, co tutaj takie zaniedbane są te pola? No właśnie, nie mamy nasion kapusty. Bo teraz tylko kapustę można nasiać. No to kombinuj. Bym ci powiedział, jak wojsko mówią, ale... Nie mów. Aż kurde, przeciążony jestem. Czy my te borsuki już żeśmy skończyli? Ja jednego upolowałem. A ile trzeba? No właśnie, czekaj. Gdzie to są zadania? 5 chyba. Dobra, idę podrywać tą. Ty, ale szybkie to one Mira. Są. Jak się masz piękna. O, na pewno mądre osoby to dokładnie. Coraz trudniej mi trzymać ręce przy sobie, gdy jestem z tobą. Jakie tu teksty koleś wali. Nigdy wcześniej nie czułem takim, ale wiesz się co, może to? Idę, bo Adam spróbujmy. Erosoman się zrobił. O. This is what greed can bring us to. We don't want to part with our possessions. Dobra, spróbujmy się oświadczyć. Ten już grube rury leci. Ale nie chcę jeszcze, kurde. Ale jeszcze potrzebuję czasu, kurde. 91% już mam urobioną i... Ale jest dobrze, może konar zapłonie. Piastowia. Damian tu z tym łukiem biega jak Legolas. Ty byłeś Damian, nie? Tak. Ja butów nie mam założonych. Na bosaka biegam jak Cejroski. Cejroski. Boso przez świat. Gdzie mam iść? Jeszcze 60 metrów. Dobra, ta waży. To jak waży, to spoko. No to chyba na zewnątrz. Tam ktoś jest.
No. Przesuń się. Przepraszam. No. Kubita nie chciała mnie przepuścić. Dałoby się wszadać jakiś obiadek. Wiesz, też bym się napił. Jak ktoś zamawia łopatę i worki, nie ma problemu. Ucieszę się, że jesteś, nie jesteś mordercą, który wymyślił misterny plan, aby kogoś zwabić, zabić i zakopać w worku za pomocą łopaty. Ale ludzie mają tu zjarane te... Nie mów nikomu, kto podsunął ci ten pomysł. Gdzieś się... A miski chyba mamy, nie? Powinny być. Łopatologia skończona. Tak. Teraz idę... Nie borsuki, tylko łogień nas, łoczyści. Gdzie on jest? No misek to my mamy od groma. Tak, moglibyśmy wesele zrobić. Tak. A ty o cześć. No przecież. Chciałeś nici linianej, Adam? Ja chciałem. Ile? Nie wiem. Jedna chyba. Czekaj, zaraz ci powiem. Więc czary i zło. Ech, najwyraźniej tak, ogłoszenie tego świra doprowadzą mnie w końcu do szału, ale drewna i pochodni nigdy za wiele, dlatego już zostawiłem je, żeby wisiało. A nie, cztery. Cztery? No. Okej. Okay. No i kolejne zadanie ukończone. Także słuchajcie, teraz mamy borsuki do boru i młotek z młotkiem. Tylko teraz by trzeba poszukać gdzieś kopalni miedzi albo skądś miedź załatwić. No to... Czy tutaj załatwię? Gdzieś ty to dał? Już, zaraz ci dam. Czekaj. Technologia. Leniana nić. Młotki. Cztery sztuki chcesz. Mhm. A skąd ty masz nić lnianą? No, zebrałem. A kuźnia. Bo mi się łuk kończy, a muszę polować, bo jestem taki polowacz. Taki miedzi. Dobra. I nie mam tych młotków. Aha, jeszcze kłoda. No, kłodę to chyba mamy. Kurna, dobrze, że oni gadają tak przez ten, tak w myślach. I need some water. Teoretycznie mógłbym kupić, kurde, dwa miedziane młotki. Za 195, a ile na tym zarobię? No, będę na tym na minusie. Dobra, a masz? Masz kobito po prostu miedź? Czystą miedź, żebym sobie sam przerobił? Jak to się nazywa? Sztabka miedzi to się nazywało. Albo po prostu ruda miedzi. Ruda miedzi. Ale ona nie ma rudej. Idę polować. Kto ty jeszcze może mieć? Ty możesz... O, może ty będziesz miał. Jak się robi suszone mięso? Musisz mieć sól. Żeby ususzyć w domu myśliwego. Tak coś pamiętam. Bo wiem, że wyście to robili chyba. Dobra, mogę kupić sztabkę miedzi, ale gdybym chciał kupić rudę miedzi, o! I to jest najlepszy biznes. A może ktoś jest w wiosce z was? Ja jestem. O, ja. Ja jestem. Ale wiosce. To ja bym tylko prosił kogoś, kto jest najbliżej kuźni, żeby zobaczyć w piecu, ile potrzeba rudy miedzi, żeby jedną sztabkę, aż w ogóle co potrzeba do sztabki miedzi, żeby zrobić.
żeby przetopić na sztabkę, nie? A gdzie ta kuźnia, to które to? Chyba drugi od lewej to było. No to jest wyraźne, taki duży piec ma w środku. Dobra. Dobra, sztabka miedzi. No. Dwa razy ruda. Ja potrzebuję 4 sztabki, więc 8, tak? Dobrze no. Liczę. 8 tak, rudy. Tak, jeśli mnożysz przez 2, tak. No. Bo to będzie 8 rud. 8 podzielić na 2, to będą 4 sztabki miedzi. Dokładnie. Dobra, 96 zapłacę. Dobra, i tylko tyle. Nie potrzebny żaden węgiel czy coś. Nie. Dobra, dziękuję. Przepis nie obsługuje tego. No to jedynie brąz to musi być miedź i cyna. Okej. Okay. No dobra, no to jesteśmy w domu. Dobra. Znaczy nie jesteśmy jeszcze, bo... Ale blisko. Blisko. O, tutaj widzę chyba Rafik biegnie, bo wąsy tak. Widać z daleka. Tak. Wydobycie. Co tu do wydobycia potrzeba? Zależy, co chcesz wydobyć. No. Nie, do umiejętności. Bo mi brakuje 20. Dobra. Musisz na przykład, nie wiem, glinę albo wydobycie, nie wiem, czy drewno jak ścinasz. Podaj rysopis Rafika, wąsy. Dziękuję, więcej nie pamiętam. Rafik, ty nie możesz tutaj popełnić żadnego przestępstwa, bo każdy cię rozpozna. Właśnie. A każdy przestępca, który będzie miał wąsy, to znaczy, że to Rafik. Oh, it's you again. Want to see my wares? It's the king. No dobra. Doesn't poke his nose into my business. I don't poke my nose. Muszę sobie zrobić. Siekierę. Siekiera motyka. Dobra. Teraz tak. Tu potrzebujemy zrobić młotki. Ale nie drewniane. O, Agromarian, cześć. Cześć, Agromarian. Siema, Agromarian. Gdzie jest? Cześć, Agromarian, siemanko. Mamy sztabki miedzi i patyki. Czyli jeden młotek, jeden patyk. Dobrze. No to idziemy jakieś patyki tutaj. Już niby nawet do magazynu biegł, tylko se stąd jakoś dziabnę gdzieś tu może jakiś patyk. I już. O kurde, to mrówki są. Nie tu. Tu chcę. A umiejętności jakieś mam. Okej, okay. 2 miedziane młotki. Wiedza o rzemiośle. No i fajnie, dobra. Zobaczmy. No i fajnie. Biegniemy do Dragomira i załatwiłem. No i słuchajcie, wy macie do zrobienia jedno zadanie, już 3 ogarnąłem. Nie to, żebym się chwalił. Nie no, skądże znowu? Wiesz, na polowania lubimy chodzić razem, wszyscy. Ja. My uncle had been building his house for 10 years. Ej, dobra, gdzie jest ten cały derwan? No, tylko czy ja dobrze mam? O nie, ja to chcę. Tu. Gdzieś 15, tu? Nie, to jest gorast jakiś. To mógł być Drogomir? A jest, tak, to jest Drogomir, nie derwan.
przysięgam, jeśli powiesz, spróbuj go nie zgubić, to wybuchnę. Czy wy myślicie, że celowo gubię te cholerne młotki co drugi dzień? Spokojnie, to tylko interesy robię. Nie oceniam. Więc no, 3 zadania zrobiłem. Najłatwiejsze. Jakie najłatwiejsze? Kurde, ty wiesz, że się musiałem nabiegać? Adam, jeszcze powiedz, że w międzyczasie podryw robiłeś. Jeszcze w międzyczasie runę podrywałem. Przyszłą. Dobra, gdzie te borsuki są? Dobra, chcecie coś ze wsi? Borsuka przywieź. Tak, borsuka przywieź. Tutaj chciałem. Borsuk. Dobrze, że jagódki już urosły. Rafik, potrzebujesz czegoś na pola? Kapusty. Nasion kapusty. Na pewno nie mamy? Nie, nie widziałem nigdzie. A jak będziemy mieli... Ile chcesz tych nasion? Nie wiem, no na razie to ile to? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Łatwiej będzie, Rafik, jak wejdziemy na zarządzanie, tam są pole. Ale czekaj, jeszcze jedną rzecz. Nie technologia. Jak to powiedział imć pan za głowa, nie chwaląc się, jam to czynił. Dokładnie tak. Jako rzeczesz. Mości Jacku. Gdzie to chciałem? Nie technologia, zarządzanie. Wiedziałbym, co powiedział święty Łukasz, ale nie powiem. Znasz teksty świętego Łukasza? Nie powiem, bo się wstydzę. Idę borsuka szukać. What a scorcher. Dobra, nieważne. Zarządzanie pola. A na które pole chcesz, Rafik, to obsiać? Na którym? Tam, gdzie jest 12 mam... pól? Czekaj, które to pole? 50, sobie... 38 czy 12? Chyba. Żebym ja to wiedział. Widzę, że tu mamy tak. Pole numer 1. Dobra, mamy kilka tutaj 15. rzeczy. I pole numer 3. Widzę, czy nie wystarczyło nawozu nawet. Dobra, kupię trochę nawozu. Dobra, kupię tak za 30 nawozu. Dobra. Na razie nasiona kapuchy, tak? I should take some clothes off. Dobra, kupię 50 nasion, kapuchy. Ale ty mnie kosztujesz, Rafik, ale ty mnie kosztujesz. Dariusz Darecki, dzień doberek. Siema, Darku. Siema, Darek. Kurde, kiedy to dziecko wyjdzie... będzie chodzić? Nie, będzie chodzić. Kupię jeszcze paszę dla tej świnki, co ją tam mamy. Znaczy, paszę troszeczkę już tam zrobiłem, ale jeszcze nie jest na full. To ile? 5 kupię może, bo droga jest pasza. Dobra, spoko. Ewentualnie owiec, bo do tego wytworzenia jest owiec potrzebny. Na ziarna. No to za bardzo już nie mam kasy na owiec. Okay. Już spukałem się na ciebie. Co za chłop. Kurde. Wszystko, co zarobiłem na tych zadaniach, to na Rafika poszło. Rafik, do końca życia się nie wypłacisz. Wiem. Kurde, to jest wyjście teraz z tej wiochy. Jeszcze się zgubiłem w wiosce. Nie, naprawdę się zgubiłem. GPS-a odpadł. O?
Siemka, siemka, ten z wąsami, co tam gdzieś opierdziela, no tłumacz się. A ja pracuję sobie spokojnie. Nie. Się tak zastanawiam, w tej kuchni tu widzę pracuję, ale efektów to ja tu nie widzę nigdzie. Gotuję, gotuję, chyba wodę na czajniku. Nie, to chciałem. Tu nic nie ma. No powie, ile tych borsuków potrzeba? 5, znaczy 4 były potrzebne. Nie wiem, ile zostało złowionych. No ja mam już... Nie mam nic, muszę iść coś zjeść. A, trzeba się... No ja mam jednego na razie. A gdzie w ogóle są borsuki? Po drugiej stronie rzeki. O, tutaj gdzieś łazicie. Tam, gdzie zielony znacznik masz. A, tutaj są jakieś borsuki, dobra. I tam dalej jeszcze są, nie? What a scorcher. Dobra, na razie idę, bo idę coś zjeść. Rusz tyłek. Normalnie, Rafik, twoje wąsy są widoczne. Kolejny po wielkim murze obiekt widziany z kosmosu. I'm roasting out of here. Never disappoint. Some people just can't dress for the weather. Take something off or you're going to pass out. Good luck. Okej, tu są nasiona marchwi, to ja tutaj zostawię tak, nasiona kapusty. Nawóz. Nie wiem, czy dobrze robię, Rafik, że wrzucam to tutaj w tym domku na polu. Mhm. To najwyżej poprzenosisz, jeżeli stąd nie wezmą. Dobra, spoko. A jeszcze ziarno pszenicy przyniosłem. I paszę dla zwierząt też tutaj na razie wrzucę. No dobra. Wszystko. A wpierdziałem się słonych paluszków. O kurde, ale żeś sobie przystawkę zrobił. Dobra, mam 2 borsuki. To ile jeszcze ich tam trzeba? 3. A jeszcze 2. Dobra, muszę tą świnię załatwić. Tylko nie mam teraz kasy na świnę. Macie coś kasy? Jest. O, 233. Biorę wszystko. Bo muszę świnie kupić. A znalazłeś jakąś? No tam jest na wsi. Czekajcie, dobra, wezmę to zjem. Tu jeszcze z 2. Dobra. Dobra, to idę do wsi. A co idziesz? Nie, do naszej wsi. Aha. A dasz te pieniądze? No właśnie idę. A po co? Po pieniądze? Nie, do ciebie. A ja jestem tutaj. A ja pieniądze mam przy sobie. A jestem u nas jestem. No właśnie tam idę. A, się dogadujemy.
Nie, wybacz, ja się zamykam. Ja dzisiaj jestem totalnie niekontaktowy. Nie, spokojnie. Powoli, dojdziemy. Nie, nadaje się. Mówię, że idę do naszej wsi. A dzisiaj, słuchajcie, nawet mówię, poszedłem coś zjeść, jak tam na live u Fansima. Wróciłem i tak mówię, a na chwilkę się położę. Normalnie mi prąd odcięło na pół godziny. Jak sobie oglądałem właśnie Fansima z łóżka i... To nie mogłem, po prostu już musiałem się położyć, żeby też krople sobie zapuścić. Ale doczekałeś się, aż ten pociąg uruchomił? Po raz drugi? Znaczy, widziałem na sam koniec, już potem widziałem, że tam co automat jechał za niego. No. No to widziałem już, jak tam ten scenariusz. Dobra, ogarnął. Tutaj stoisz pomiędzy? Tak, tutaj jestem przy... Dobra. To już. Mam tu jeszcze te... Nie, to jest do Bileut. To nie... Damian, to do ciebie też. Co? Mojmira na przegubie napisała. Mój przyszły mąż upolował borsuki, a wy na co czekacie? Marecki. Dzięki, Radyszka. Czemu sądzisz, że zaraz to Marecki jest winien? Bo mi powiedział to dzisiaj. To ty? To aha. Ty. To jest winny. Tak, to jestem ja. Dobra. Chłopaki, a wy macie moneta, coś? Upuść. Robimy, zbieramy teraz datki na ten. Rafik, masz coś pieniądza? Czekaj. Gdzie ja kuźma jest? Tu jest. Gdzie ja jest? No, co to jest? Wymaga namus. Damian, a ty masz coś? Dwie monety. To już jest dobrze. U mnie w szkole średniej, jak się dostało dwie pały, to już nauczyciel mówił, że fajnie będą się rozmnażać. I cholera zawsze miał rację, więc te monety też może tym tropem pójdą. Na razie borsuków szukam, ale już chyba jest za późno na borsuki. Poszły spać? O, babka lekarska, ja muszę sobie wziąć babkę lekarską. O, zatrucie? O, ja muszę iść się napić. My bowels are about to burst. O kuźwa, faktycznie zatruty jestem. Ja pierdzielę. Czy ja mam jakąś babkę? Marw w domu. Jadalną. A to takie brązowe to zatrucie? Nie, fioletowe. Fioletowe z taką czachą. Nie, to ja na szczęście nie jadłem niedojrzałych jabłek. A ja zjadłem zaraz, ja zjadłem. A, ja mięso zjadłem. A, no to po mięsie to faktycznie. Jakie surowe zjadłeś? Kurna, macie mroczki, widzę przed oczami, oczyma. Braci, mroczki? Też tak. Chciałem zapytać. Czy braci mroczki? No nic. To idziemy spać, nie? Tak. To chyba tak. To Rafik przynajmniej się uzdrowi. Jest. Sen leczy rany. No, w NFZ-cie tak myślam zawsze, nie? Tak. Koncewicz, można te monety rozmnożyć. A jak? Zdrać nam sekret. Może o co do rozmnażania, to Rafik jest dobry. Rafik rozmnaża monety. Ta wiedza, jak rozmnażać monety, chłopaki. Dobra, Paweł, bo ty za nie śpisz. Cześć, Rafał. Ja ma Rafał Milkę. Już. Cześć, Rafał. Czuję, że ojciec Fansim dojechał do celu. Dokładnie. Pytanie, czy cześć. No, się ma Rafał. Ja się na chwilkę wyłączę i zaraz wracam, a tu o, już poszli spać. Już załatwili sprawę. A ja mam kołysanki od rana. A ja w lesie spam jak Robinku. Twoja śpiewa? Oczywiście. I bawi i uczy. Na czacie nie było słychać, ale chłopaki słyszeli, jakim się czynnościom fizjologicznym poddawałem. Dobra. Kto mi przyjdzie pomóż borsuki? Chłopaki, weźcie mu pomóżcie, ja spróbuję tą świnkę załatwić nam.
Jeszcze Fancy jedzie, jedzie. Co dzisiaj wziął, kurczę, ten sam tu scenariusz wynalazł. Idź do wsi, kup rudę miedzi, zrób miedziane noże i je sprzedaj. Pewny zysk. Idź do wsi, kup rudę miedzi. A, kupić rudę miedzi. A to może Marek ten, ale Marek dobrze może kombinuje. Miedziane noże. Czekaj, lepiej gdzieś wynaleźć miedź w sumie, wykuć ją. No to dlatego powiedział Marek o rudzie miedzi. Ale no to tak, trzeba on... znaleźć jeszcze kopalnię, nie? Właśnie nie wiem, czy tam co z Damianem byliśmy ostatnio, czy tam przypadkiem miedzi też nie było. Żelazo na pewno było. Była miedź. Była miedź? No właśnie. Chłopaki, powiedzcie, ile już trwa ten live Fansima? A już za 4 godziny. Ło kurwa! Niedźwiedź go atakuje pewnie. Nik. Marek, to jest niezły pomysł. Tylko teraz wiesz co? 3 godziny. Ja jednak, bo to musiałem się trochę tam nabiegać, żeby kupić tą rudę. No wiem, byliśmy jeszcze, jak zaczynał. Nie mam strzał. Ale nie mam. Czegoś brakuje w zarządzaniu, widzę. Prawdopodobnie motyk. Nie, narzędzi w drewutnim brakuje. Siekier. Paweł, nie ogarniasz kuwety? Robię. Nie no, robię. Po kolei wszystko. No to i bardzo dobrze. Czyli ogarniasz kuwetę. Tak. Ja tu muszę się za nich wziąć, słuchajcie, bo to kurde, co mówię wam. Ci moje kompanie to takie lelie, takie... No. Zaraz złapią mnie w lesie, zlinczują i na taczkach wywiozą. Tak. I zmienią hasło do serwera. Jaki wieczór? Marecki, jaki wieczór? Poranek. Marecki, jest piękny dzień. Koślarnia. Odblokowano nowy budynek, koślarnia. O, ładnie. Odblokował? Dobra, bo ja się teraz kurde motam jak... Czy mi... Marku, jak ty tak... tutaj widzę, że dobry jesteś tutaj w te klocki. Czy ty orientujesz się może, ile taka mała świnka może kosztować? Kurde, nie pamiętam, za ile ja kupiłem poprzednio. O ile się nie mylę, to chyba 600. 600 było za małą? Chyba tak, bo za dużą było bodajże 1200? Albo i więcej? Motyka, jeszcze całe 200. Kurde, to muszę faktycznie nazbierać jakieś rzeczy i posprzedawać tam we wsi. Badziki zabiłem. Brawo ty. Bo się zbagowały pod mostem. Czyli po prostu w pułapkę wpadły jakąś taką. No, w życiu też się dzik potrafi zbagować i się wpierdzielić w jakąś studzienkę na przykład, nie? No. O, mięso króliczka będę miał. Czekajcie, czy ja coś tu mogę sprzedać ciekawego stąd? Na przykład. Dane, it's hot. Dobra, dwa dziki oskurowałem. Nie mam strzału ogólnie. Mniejsze w tym. Narzuta za 500. Słuchajcie, ja może sprzedam na razie narzuta. Jedna jest, a 500 mogę z niej uzyskać. Wiesz. Może. To ja wezmę tą narzutę. Wełnianą nić zostawię, lnianą tkaninę też zostawię. Ale proste worki są. O, proste worki łatwo się robi, a też je wezmę. No to mamy skurs trochę teraz... Tak, ty też, Damian, trochę doniesiesz teraz skór, nie? Jak tam popolowałeś sobie. Skóry wyrzucał. Brał mięcho. Nie wyrzucałem. Ale nie mam strzału, kurde. Ja właśnie idę sobie jeszcze sprawdzić, czy ja mam komplet w ekwipunku. Mam długi łuk. I mam, powinienem mieć strzały. Dobra, mam strzały. Jakieś. Dobrze, no to idziemy z tym długim łukiem. Jakby ktoś mnie zaatakował, to paską walniemy. Cześć, Marecki, cześć. Cześć.
To jak masz długi łuk, to byś tu na borsuki przyszedł. To tylko tą świnkę załatwię i ci pomogę, bo widzę, że chłopaki się nie garną z prośbą. Czyli Rafik. Oją. Czyli Rafik. Ja sieję. Siała baba mak. No właśnie, mak. Mówisz, że ciągle ty jesz. Sieje, ciągle je. Mówi się szczały, tylko sikały. U mnie sława poszła. Nie, mówi się siusiały. No. Marecki. Jeżeli Marecki mógł. Jak się mówi? Leciała jak szczała, czy szczała jak leciała? Urłabil. Nie mówi się szczęśliwy, tylko mówi się siusiam śliweczki. Siusiam na śliweczki. Czyli ja dobrze biegnę. Dobrze biegnę. You know how it is with monarchs. Dobra, wszystko fajnie, ale ja nie mam strzału. I mnie wilki gonią. O, deszczu nie ma. No, jakoś ostatnio mało padało. No wiesz, no bo na deszczu to wilcy jakieś, nie? Powinny być. Aż nie wiem, co napisać. No widzisz, Marecki. Dobra, idę tam to oddać. Dobra. Idę strzały robić. Z czego się strzały robi? Kamień i coś tam, nie? Patyki, a jeszcze chyba pióra. O, świneczka, proszę. Nie zabij. A nie ma dla niej korytka jakiegoś? Czego nie ma? Korytka dla świnek? Jest. Dlaczego świnki latają tak po pasem? Co? Fajna perspektywa. Jak kinowa. What do you have there? Do you really need all these stones on you? Oh, ja teraz dobrze biegnę. Dobrze. Obieg o 106. Wiedza Orlicz 88. Powiesz Darek, że jeszcze z pół godziny się u ojcu zejdzie. Kurde. To jest dopiero człowiek pracy. Nie to co my. Biegamy se po lesie. Czelamy do borsuków. Ja tu kupne się mąkę robi. A, mąki nie zrobię. Wydobycie dobra. Ja pierdzielę. A co trzeba do łąki przepisu? Młynu. To młyn możemy zaraz zrobić jakiś. Gdzie? No i zaraz się będziemy bić, to będzie młyn konkretny. Rafik. Czekaj, młyn. Tak? My tam mamy tego samice, nie? Mamy małą. Tak, tak mamy tak. Samice. Mamy samice, dobrze. Ja pokażę. Potrzebujemy samca. Podary. Narzędzi brakuje, ludzie. Który? Kurwa, ten, czego tam jeszcze brakuje? O, wystarczy? O, wystarczy na świnkę, dobrze. Tylko świnia kup, nie świnkę. Tak, proszę. Damian, jakich narzędzi ci brakuje? Tylko 150 kosztuje. A mi nie brakuje, tylko wiosce brakuje. No wiosce, ty jakich ci brakuje? Weź na razie zarządzania, proszę. Czekaj, brak pracownika. Ja a tu, co tu jest? A tu nie wiem nawet, czego brakuje. Dobra, wyszedłem. Bo muszę świnkę przypisać teraz, nie do chlewu. Będą się tego? Nie, to na razie mała świnka jest. A to duża świnia jest za 600. Duża? No. A. To znaczy, że przepłaciliśmy. Wtedy ja 150 wydałem za tą małą. Aha, okej, dobra. No. Także mogłem nie sprzedawać. Ja też źle spojrzałem, bo przez przypadek mi się duża świnia tutaj nawinęła. Ja mam teraz 500. Dobra, ale to narzuta. O, tu jeszcze jest jakiś ten. Prosie. Masz jeszcze jedno prosie. Może kupię, co? Będą się robić te. Tylko czemu teraz nie wiem,
Pan, jak ja dam mięso tu do tego, to to nam zaliczy? Ale w sensie? No te... Orsuki? No. Musisz zanieść teoretycznie temu... Chociaż nie wiem, chyba nie, chyba zaliczy, bo już widzę, że zaliczyło. Trzy borsuki już masz upolowane, więc potem trzeba tylko pójść i porozmawiać. Czekajcie, gdzie tu, z kim ja mogę? Chodź tu. Pokaż mi towary. Tylko masz słone. Ale jakie tutaj jest, jakie zdzierstwo. Normalnie jak u bociana. Ty, sprzedałem narzutę za 250, a one teraz mają do sprzedaży tak. za 750. Kurde, tak, normalnie tak. jak w tym. Nie mogę wyjść. O. To wiem, czemu nie mogłem wyjść. Rafał. Dobrze, uciekam spać, czy dobrej zabawy. No, trzymaj się, Rafał. No, trzymaj się. Zabawa słowami. Wystarczy zamieć pierwsze litery w wyrazach. A, maskanie w kroku. Kurde. Marecki. Pradziadek przy saniach Marecki, nie? Kamień, patyk, pióro. Jak ty mi Marecki ponownie zaimponowałeś. Dziesięć, dwa, osiem. Rafik, odsuń się na razie. Coś cię ma. A nie, to nie Rafik, to Paweł. Kto to jest? Paweł. Nie, już. Nie wiem, kto to jest. Ja. A. Sorki, bo... Bo nie poznałem. No. Nowe zadanie. A, ja tu wziąłem pogadać z jakimś Falisławem. Chcielibyście mieć na imię Falisław? Nie. W zależności, w którym roku byśmy się urodzili. Że nie Falusław. Pany, nie chcę nic mówić, ale kamieni nie mamy. No, niestety nie mamy. Zaraz pozbieram. Ale to ktoś musi zbierać kamienie. Czekajcie, to już patrzam. Tylko na razie robiłem po prostu narzędzia, więc wszystkie kamienia, które uzbierałem, pakowałem w narzędzia. Opa. Czekajcie, gdzie to było? To znaczy są też kilafy, więc można sobie w skałki pójść. Myśliwska szuka. I sobie nakopać. Ale był tutaj jedna ten. Czekajcie, chata w... O, chacie wydobywczej. O, i nie ma. Ale powinni zbierać. O, dobra, a, no to ja zjadę na razie z gliny i każę im kamieni więcej zbierać. O, 25%, albo jeszcze nawet 5%, do 30%. Dobra, teoretycznie powinni zbierać kamienie. Dobra, ja idę dalej na te borsuki polować. Bo ja też bez przerwy zmieniam kamienia, bo w wiosce no, mało ich było. Osoba, która jest ekranu... Mięsa na razie mamy. Ale to jest... Słuchajcie, ale dobra, szkoda, że nie czytałem. No. Bo tutaj normalnie jest, zgadam z kolesiem o twórcach gry. O, i o jakiejś pani, która jest po drugiej stronie ekranu. To naprawdę dzisiaj potrzebny jest egzorcysta. Właśnie, głupi twórcy gry. Jak trudne może być dodanie takiej misji? Założę się, że wystarczy kilka kliknięć. Dobre. Ale tam było coś, tam misja ratunku, jestem NCP-em. Tak, tak, bo właśnie teraz to robię. No dobra. Właśnie o tym mówię. To jaką misję przygotowali dla mnie ci okrutni samolot? Ech, musisz zrobić coś bez sensu. Brzmi jak historia mojego życia i dobra wiadomość. Możesz wybrać, co chcesz zrobić. Zabić jelenia albo przynieść mi sierp. Jeszcze jedno. Twórcy nie chcą, byś wrócił zbyt wcześnie. Totalnie ma to sens. Zobaczmy. Chłopaki, pomocy! Żubr mnie goni. To cię goni? Żubr. Dzień dobry. Już, przestał. Dlaczego tak chrumkasz i kwiczysz, dziecko? Robię to samo, co moje rodzeństwo w domu. Wszyscy tak mówimy. Jakieś dźwięki wydajecie w twoim domu?
No to wydamy. O, zawyjemy jak wilki. Och, prawdopodobnie znasz las na wylot. Zostałeś wyrzucony ze swojego stada. Na szczęście nasze świnie nie porzucają swoich kamratów. Jesteś zabawny, mały. No dobra. Co ja tu jeszcze mogę? Pik mi ją ubił. Dobra, zobaczmy, czy tutaj gdzieś borsuków nie ma. W mojej okolicy. Chyba, że wiecie, co ja zrobię teraz? Mały research po drugiej stronie wioski. Normalnie dzik mnie zabił. O, tędy jeszcze nie szedłem. Zobaczyć, czegoś tu nie znajdę. Narzędzi brakuje. I to już sporo. Ale czego ci brakuje dokładnie? A Paweł, ja nie wiem. Gdzie to patrz. Się a no to mówisz, że ci brakuje narzędzi i mówisz, że o, nie wiesz, których? No ciągle brakuje siekier. Na przykład. Bo to by trzeba było właśnie to lepsze zacząć robić, wtedy by na dłużej starczyły. No to trzeba by mieć z czego, więc na razie nie trzeba robić to co, z tego, co mamy. Zrób tam, Paweł, nie wiem, z 10 siekier. Dobra. Siekiera, siekiera, kamienne siekiery, dobra. O, jeleń. O. Mam cię, tylko teraz jeszcze cię muszę zabić. No, to jedna siekiera jest dość tego, zaawansowana. Trzeba mnóstwo zasobów na nią. Moment. Dobra. O, chyba się nie udało. Dobra, nie będę już. I fuks, wilk mi zezar borsuka. O ty, zdupcaj. Dobra, zabił mnie. Są, Adam, 4 borsuki już? Jeszcze możesz sobie w dzienniku przypisać, będziesz widział. Nie, są 3. Cały czas. I should take some clothes off. O. No mam to, śledź zadanie i mi nie pokazuj, ile jest borsuków. Wiecie, to tam muszę iść? Tam. Dziesięć patyków i 2 kamienie, dobra. Dobra. Hmm. A czemu ta świnia tu chodzi? No chodzi wszędzie. Aha. Potem trzeba będzie zrobić jakieś ogrodzenie i może wtedy nie wyjdzie. Wtedy tak. Kurde, zaszedłem. O Jezu, ja nie tu idę, gdzie trzeba. A czemu my mięsa pieczonego nie mamy? Przecież ona powinna robić mięso pieczone. Powinna. Kurde.
Dobra, to z tym gulaszem na razie zejdziemy. Bo nie ma na razie marchewki. O, dobra. Dobra. Powinna robić. A czemu my w szwalni nikogo nie mamy, ani w warsztacie? Bo jeszcze tam nie było nam potrzebnych do tej pory, wiesz. Czy powoli, trzeba by może faktycznie rozwinąć już znowu wioskę, czyli wybudować domy. Dobra, gdzie my kopać? Teraz tak, co tu jest? Cyna. O, jest miedź. Fajnie. Tenka się mówi, a nie cyna. Okej. Okay. 6 rudy cyna. Nie, to co najwyżej jest w cynie społecznym, to najwyżej jest podpracować możemy. Kurde, będzie mnie gonił. Żubr. Następny widzę. Czasami tak no, ma. No ty, jeszcze do wody wlazł. No, no. Mnie tak wilk załatwił. Ty biegnie za mną. No, ja, mnie też atakował. Jeszcze za mną biegnie? Ja już tu myślałem, że do wody spierdzielę i będzie ten, a tu? Nie. Nie ma lekko, mówicie? Nie ma lekko z nim. O, mamy monety. Mamy wełnę. O, ler. O, bardzo dobrze. O, sporze soli nawet tu jest. Sol, tu jest miedź. Jakąś fajną znalazłem. Puste. Fajne miejsce do obrabowania. O, pasze dla zwierząt. Znalazłem 9 sztuk. Dobra, pytanie, czy tutaj gdzieś można przerobić? Co? Bo do tych noży to ile trzeba tej miedzi? Właśnie, to pamiętam. Jest miedź potrzebna, czy sztabka miedzi? No oczywiście, że sztaba miedzi, bo miedź to potem przerabiasz na sztabę, tylko to faktycznie okay. Tak jak tam Marek radził. Wiesz, łatwo przerobić jest, nie? Na sztaby. Więc lepiej kupić taniej rudę miedzi i poprzerabiać. Dobra, mieć to już ja mam. Rudą warto mieć. O tak. Kurczę, większy plecak potrzebny był. Żeby to więcej można było dźwigać. Gdzie kilometr mam. Żeby wrócić do domciu? No. A ten się jeszcze tak męczy. Kurde, ktoś mnie goni. Nie wiem jeszcze kto, ale wolę spierdzielać, bo słyszę tylko ryki. Już chyba przestał mnie gonić. Ja pierdzielę, jaki ten las jest niebezpieczny. Ha!
Kwako, uzbroimy się po zęby, to wytępimy to wszystko. What a scorcher. Gdzie to jest? O, tu przejdę na drugą stronę i tam może jakaś borsuka złapie dla Damiana. Musisz się schłodzić. No trochę to już jest słabe, bo idę przez rzekę, zanurzony prawie po paszczę. Jeszcze ci ciepło. I gra mi ciągle mówi, musisz się schłodzić. No to... jestem gdzie? Jestem tu. O, i tu gdzieś powinny być borsuki. Jest. Masz borsuka? Znaczy, spierdala przede mną. To go traf, to on cię będzie gonił. Tak, będzie cię atakował. No. No dobrze. Efik, tam świnki trafiły do celu. Nie wiem, nie widziałem, bo jestem teraz gdzie indziej. Grafik jest ponad, nie wiem, jakieś pół kilometra. Wiem. Ty mi się widzę, tam mają stałą miejscówkę. Co tutaj? Kurde, wilk leży. No to bierz go. Oj, chyba będzie coś mnie goniło. Siema, ptasiek gra. Cześć, ptasiek. Siema, siema. Znowu. Nie, ja stąd idę. Co chwilę coś mnie goni. Jest naprawdę ciekawe. Jest już kurde noc. Praktycznie, słońca nie ma, a gra pokazuje, że ma mu prawie że udar. I się muszę schłodzić. Dobra, ja się proponuję panu kimnąć. No to trochę poczekasz w tym łóżeczku. A możesz ognisko zrobić. Ognisko rozpal. Ja już jestem przy wiosce, więc niedaleko. Znaczy, no 200 metrów mam. Stasiek, w sumie racja. Czekajcie, gdzie ja jestem? Tu ja jestem. Tak, ja też mam 200 metrów do domu, więc już idę. O, już widzę nasze zabudowania. A mój narzeka, że brakuje mu konia. O. No i nic, dalej trzeba na borsuki polować. Bo to do końca sezonu, nie? Czyli ostatni dzień. Tak, no. Tak, także zaraz też pójdę popolować.
cel na dzisiaj to było też te świnie ogarnąć, żeby były już i żeby nawóz robiły. Dobra, jestem w domu. Bo pytanie, czy te małe też robią nawóz? Palą kupę, no to robią nawóz. Kurde, dlaczego my nie możemy robić nawozu? Bo my jesteśmy szlachcicami. A no tak, szlachta jest czysta. Zresztą ja mam... Paweł chyba widzę z 200 metrów jeszcze od domciu. Dobra, gdzie tu jest? Kuchnia, stodoła. Rafi, grzymnij się, najpierw rano będziesz ogarniał temat. Nie, nie, ja tylko chcę zobaczyć, gdzie tu w ogóle jest. Czy mamy ten A, kuźnia, dobra. Paweł, rozpal sobie ognisko, szybciej będzie. Ja na razie biegam z pochodnią. Paweł nie jest gotowy. Paweł jest metrów. Marek. 69 metrów. O. 53. 50. A, wypadałoby coś zjeść. 40. Paweł. 30. 20. 19. Zaraz zdechnę. To na jedno wyjdzie. 13. To wtedy się szybciej położysz do 10. Wyka. Stoi. Co? Znaczy zatrzymał się. No wiem, Rafi, że ty jesteś w domu sam. Z tą swoją Mieczysławą, czy jak jest to tam. Chłopak, ja głodny jestem. 5. Kładź się, 10. Paweł. Już, moment. 20. Poszedł do kuchni. I wyskakuje komunikat. Paweł B. Zamontował sobie klimatyzację, żeby się schłodzić. Już. No i Rafik wyszedł. Czekaj, muszę za ten. Zapalić ognisko. To ja też wychodzę, kurde. Kładźcie się, ludzie, już spać. Już idę. Już pan sobie ugotował też kolację. No. Okay. Teraz tak. Sztaba miedzi. Ten z tymi skurczybełkami walczyć. Ja też zaraz tam idę. To tam wilków jest dużo. No jest. I to miało być noże miedziane. No tak Marek pisał, że opłaca się. Tanie kamienne. Kamienne bronie. Teraz gdzie to się wyrabia? Noże miedziane? Mhm. Na imadle. Na kowadle. Nawet nie imadle, na kowadle. Aha, na kowadle. Aha, czyli tutaj. Tak. Dobra, mamy 14 kamiennych siekierek. Brawo. O, deszcz u mnie pada. Ja się nie tu. Tu pójdę. Tu.
To może nakarmię po prostu. Czekajcie, do świnek trzeba iść. Tu do koryta im wypełnić. Czyli to są brązowe narzędzia, jak rozumiem. No. A, co mi tu potrzeba? O, guzik, nie zrobię tego. Bo nie mam tyle technologii. To znaczy, czego nie masz? Potrzebuję produkcji 500, a mam 355. Nie wiem, czy to jest dla wszystkich taka wartość, czy... Czekaj, to zaraz zobaczę. Bo trzeba kupić schemat, to na pewno. No na pewno, to najpierw trzeba go mieć odblikowanego. Już kupiłem. No to, to daj mi, ja zrobię te noże. I to zaraz no. Polecisz je w ten sposób. Dobra, dobra, dobra. Masz patyki? Nie wiem, na ile to wystarczy, więc... Dobra, dwa noże już zrobię zaraz. A ile dałeś mi tej miedzi? 13. Aha, to jeszcze za mało patyków mam. Masz jakieś patyki? Czekaj, zaraz zerknę. A, patyki mam 6 sztuk. To daj na razie. Leżo, koło. Aha, widzę, widzę. Dobra. Dobra, 4 miedziane noże jeszcze zrobię. Jeden stoi, drugiemu brakuje konia. Sodoma i Gomora. Człowieku, Ptasie, gdybyś ty wiedział, co tu w ogóle się działo, to naprawdę dzisiaj to potrzebne jest egzorcysta. Normalnie egzorcysta. Gdzie jesteś, Rafik? To ci dam te noże. To już czekaj, patyki zbieram. Chyba, że już ci niepotrzebna. Czekaj, zobaczę, czy jeszcze mam jakieś miedzi, sztabkę. Ja mam tylko jedną sztabkę miedzi, więc to już nie ma ten. To ja tu ją schowam do skrzyni. Dobra. Mieć. Dobra. I ci dam te noże. Miedziany nóż. Ciekaw jestem, ile za nie zechcą. Ja nie chcę go. Kurde, zdaj mi. O. Upuść. Dobra. Już. Dobra, 6 noży. Zobaczymy, ile za nie dostanę. No. A może byłoby te marchew jakoś gdzieś posiać? A to chyba dopiero... Nie, teraz na razie nie można, ale... Żeby mieć ten gulasz chociaż? Zobaczymy. Dobra. W następnej porze roku. Gdzie zaraz, jak to jest. Idę pomóc Damianowi z tymi borsukami. Tylko moja rada, tym handlem niech się zajmuje ktoś, kto ma najwyższy poziom handlu. Będzie miał lepszą cenę przy sprzedaży. O, widzisz. Handlu, tak, to ja chyba tutaj nawet mam umiejętności. Czekaj, gdzie to było? Będziesz mediatorem, Rafik? Wiem, że to właśnie ja ulepszałem chyba. Ja w handlu, ja handlu nie mam. Ja handel mam 2 na 3. I dyplomację mam 1 na 3. W umiejętnościach. Umiejętności 4. zakładka. Czyli mam na obecnie 20% korzystniejsze ceny sprzedaży kupna. Nie, handlu w ogóle nie mam. No to chyba ja mam najwyżej. Ogólnie tam nie ma tych borsuków, tam są same wilki. Ja muszę szukać innych borsuków. A gdzie te borsuki jeszcze są? Bo w sumie handlarz to chyba dowolny, bo chyba ceny są wszędzie takie same. Tak. Tu są borsuki. Price is so low, you don't need to haggle. Jednego dziabnąłem. Jeszcze jeden. Dobra. Po 91.
je skupują. To ładnie. Za jeden. No dobra. Sprzedam 5 i mam 515. No i od razu weź, żeby tego. Na następne. Co na następne? No noże, żeby robić. A to muszę znów iść po miedź. Zaraz, ja jedną rzecz zrobię. Stasiek, co tutaj się dzieje, człowieku? Oczy mi krwawią. O, jak ta Uniesława tu chodzi w to i z powrotem? Dobra, mam ostatniego. Tak, bo ja już prawie też, ale jak masz, to masz. No to iść pogadać z Derwanem, bo ty najwięcej się przytył. Możesz ty, kurde, wilcy jakieś, ja. No i mamy to 5. Czekaj, bo mi jest coś. Oj, już będzie po mnie. Ja tu na deszczu wilcy jakieś i mnie zajeba. Szybko to się nie pokazuje tego. O, gdzieś w tamtą stronę widzę. O, kurde. A możecie zobaczyć, czy mamy już tych 5 wilków? Znaczy tak, tych borsów? Mamy. To mi tego nie pokazuje. Teraz musisz... Słuchaj, jak wchodzisz w ten... w dziennik i tam masz porsuki wyboru. No. I masz upoluj borsuk 5 na 5. I teraz musisz porozmawiać z Derwanem we wsi. Na mapie są dwie kopalnie, ale to już chyba wiecie. Dwie? Wiemy o jednej. A w znaczy dwie kopalnie? Na mapie jest 9 kopalni. Jak na dobrą sprawę, to jeszcze tej całej mapy nie zwiedziliśmy. Dobra, czy to jakieś skóry są? On w Piastowi jest, nie? Drwan czy Derwan. Tak. Dobra, czegoś mu brakuje. Gdzie to było tu? W chacie rybackiej brakuje mu... chyba włóczni. Dobra, idę zaniosę włócznie do tego. A, bo to dopiero teraz mi pokazuje. Za daleko byłem. Ja do nich grałem, to pewnie aktualizacje dodały. Może. O matko. Dobra, tutaj sobie świnki jedzą, chodzą. Ale już się nie zbliżam, bo kurde, znowu jakąś świnkę utłukę. O, muszę to mięso zostawić. Tutaj tak, ziarno pszenicy, pyk. Ziarno żyta, pyk. Tą paszę tu przerzućmy. Jeszcze pójdę ich tam nakarmię.
Dobrze, to mamy futro. Futro mogę zostawić w magazynie. Zostawię to, zostawię. Na razie patyki też. Gdzie ten gamon jest? No dobra, na razie wystyknij mi. Dragomir, to nie ten. Nie wiem, czy przy tamtej kopalni gdzieś w pobliżu nie zbudować magazynu. Wtedy będziemy mieli bliżej z kopalni coś do magazynu przynosić. No jest jakiś pomysł. A tam widziałem i sól była, i żelazo. Właśnie miedź. Dobra, bo ja tego paździerza drwana nie mogę znaleźć. Ja to teraz, słuchajcie, czekam na ten, na taką grę pod tytułem Aska. Też może być fajne. Aska? A o czym to? Wiesz co, też taki survival, który będzie mógł być w koopie, i trochę city builder, trochę taki medieval dynastia, no, ale w świecie wikingów. O! Ciekawe, ciekawe. No, tak, dość ciekawe to może być. Dobra, co my tu mamy? Coś tu rośnie na tych polach? Nic nie rośnie. Nie, kapusta rośnie, dobrze. Jak mamy? 14 siekier, 19 kilochów, kamienne noże, sierpy, 23. Co, ja jeszcze noże, zobaczę. Dobra. Panie, bo ja tego drwana nie mogę znaleźć. Ja kupię to, ten płot z patyków i zrobię płot dla tych świnek. Zobaczymy, czy coś to da. A, tylko jeszcze jeden schemat. A, brama z patyków jest na 200. Kurde. Gdzie to były te magazyny wszystkie? Ja mogę coś... Domy. Nie mogę podnieść świnki. O, to trzeba patyki nazbierać, dobra. Dobra, magazyn tu widzę jest, okej. Okay. Idę po patyki. Aska nie ma języka? Tam chyba jest już z językiem polskim. O kurna, ile kosztuje ten? Technologia kupienia plecaka, no, dużego. 7500. Nie ten derwan siedzi. A jestem albo ślepy. No powinien cię prowadzić ten. No właśnie do jakiejś baby mnie prowadzi. Zrobimy może tak. A, może. Dobra, to ja muszę na razie zrobić. Nie mam bramy jeszcze. Pierdziele. Dobra.
teraz młotek. Pewnie. No. Kurde, trzeba się napić, coś zjeść. No dobra. What a scorcher. Masz konto na K-mail... Gdzie? Mailerze. Widziałem, że tam była opcja otrzymać klucz. Ja się nie zgłaszałem. Nie, też tam nie mam konta. Jakoś, wiesz co, ptasiek. Jak już jakaś napisze do mnie firma, jakiś wydawca i podaruje klucz, to wtedy wiesz. Sprawdzę, zobaczę, nie? Natomiast tak, żeby gdzieś tam się zapisywać. No ja dostęp teraz jakiś, ale to do tego motel coś tam, Sunrise Motel. Klucz mi przyzwoli. A do demka tego Sunrise Motel czy coś takiego. No, no to, to do czegoś takiego to tak. No. Duży osioł widzę jest po 520. A mały jest po 351, taka. Rafik, ty jesteś w tej wiosce? Tak, tam gdzie się kopie. O, magazyn. Nie, bo zaraz się dzień skończy, a ja nie mogę tego paździerza znaleźć. W ogóle mi go nie pokazuje. A ja kuźwa nie mogę magazynu nigdzie postawić. Żeby to było blisko. Jest coś blisko tego wioski? Nie, jestem w naszej wiosce. A chyba, że w naszej wiosce. Jestem blisko. Nie, nie, o tego Dragomira mi chodzi całego. A ty gdzie jesteś? Mam lecieć do wioski i załatwić tę sprawę? No bo ja go tu nie mogę znaleźć. No to już. Albo jestem ślepy. Do what they say, but do not get too close to them. Hey! Trzeba jakoś piszczysz. Żelazo, żelazo. Zamknij mordę. Ty do kogo, tak? A to do jednego. Czemu? Nie napił się. Jak się porozbieracie, to nie będzie aż tak ciepło. Ja tam na razie nie narzekam. Weź. No już mam tego Dragomira. Gdzieś ty jest. Okej. Chyba w domu jest. W domu? Nie, nie w domu, to za domem. Czekaj, bo cię tam widzę. O, tutaj rąbię drewno. Za domem. Darwan. Czekaj. Gdzie ty jesteś? O tu, no za domem. To leć, pogadaj z nim. No. Pewnie sobie nie aktywował tego zadania z borsukami, dlatego Derwa mu nie pokazał. Może. Dobra, mamy coś tam. Dobra, spróbuję poderwać jeszcze tą. Może w końcu się uda żonę zdobyć, mój Mirę. Masz piękne. Zażartujemy. O, mamy 95. Co, teraz już można? Nie, musi być 100 chyba. Kurde, żelazo. A, kurde. A to już tak nie było, bo wcześniej, jak pamiętam, jak się rozpoczynało, to można było, to chyba nawet przy 80 już się zgadzało. Tak. No i co teraz mam? Zero.
O, znowu potrzebuję czasu. No 95% kobieto. Chyba, że czekaj, no nie mam nic co jej dać. Fuck. No, jak twojej postaci był taki utwór, niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam. Wiem, że wtedy, ale na szczęście, wiesz co, tutaj jeszcze nie jest aż tak za ciepło. I'm hungry. Tak, dobra, wiem, no. Jestem głodny, ale cóż zrobić. A w tym odcinku niestety żony nie zdobędę. O, świnka tu jeszcze wyszła. Ale może tak, Adam, zrobisz napisy. Będzie kontynuowane w następnym sezonie. A może i zimno będzie. I się przekona. Się przekona. Może to by się udało zrobić? Nie wiem po co jem, bo za chwilę i tak będę miał pełny brzuch, no ale już. Wilcze jagody się do czegoś przydają? Możesz je zbierać na ten, na przykład na zgniliznę, no, ale tam nie wiem, czy do jakichś mikstur też się nie przydają. No do czego się tam przydają? Opa. O, ktoś tutaj łopatę zostawił? Koło skrzyni? Ciekawo skrzyni. A jako... poczekaj. Jeśli ktoś jest w wiosce, to jest jakieś 100 metrów od wioski. Mam brązowy, kurwa, sierp. Nie, ja tylko u siebie w domku zostawiłem łopaty. Tak jakby ktoś sobie zaznaczył, tu będzie, tu jest skrzynia. I wbił łopatę w ziemię. A to nie. Zaraz za tymi domkami na wzgórzu. Dobra, kupię, ale nie mam mi tak jeszcze. Rafik, masz może jedną sztabkę miedzi? No właśnie idę. Potrzebuję dosłownie jedną sztabkę miedzi. I'm rousting out of here. Wilczy jagód robisz truciznę, a potem zatrute strzały i bełty. Na zgniliznę wilcze jagody się nie przerabia. Nie przerabiają się? No. Mi się wydawało, że się też przerabiają. Ciekaw jestem, czy zdążę dojść do wioski. To zobaczymy, czy tak jak Stasiek mówi. Nie mam miedzi, ten w chacie siedzi. Wiesz, że łatwiej by ci było, Rafik, już do tego mostu iść. Dobra, ale i tak już będziemy za chwilę kończyć. O, no tak, już jest 22.30. Kiedy to zaleciało? No. To jest moment. No w sumie. Na taki właśnie odcinek w tygodniu to faktycznie jeden taki sezon pełny to jest akurat fajnie. No i dalej mi jest gorąco, ptasiek, a jestem porozbierany cały. O, ja się schładzę. No zobaczcie, w wodzie stoję, kurde. I ciągnę mu gorąco. No to już troszkę przegięli, bo jednak jak wszedłem do wody, to powinienem się schłodzić. A nie, to ja się schłodziłem. Kucnij może. Kucnąłem. Dobra, idę, bo Rafik tu lata, a ja nago prawie chodzę. Ojejku. Pionek, jedzenie. Jesteś już? Gdzie ty? Poszedłeś do Piastowi? Nie. To? Nie, poszedłem jeść. Okay. To zrób mi jeszcze jedną tą sztabkę miedzi. A ja? Nie. Nie tu. To przy w tym.
A jedną kłodę, dobra. Trafik zrobił tamto. W Medievala to mi się nie udało zrobić live'a krótszego niż 5 godzin. No wciągający jest to prawda, ale nie, po prostu nie dam rady. Znaczy dzisiaj już w ogóle podwójnie nie dam rady. Bo nie dość, że jutro do roboty, to jeszcze przeziębienie mnie takie cholerne zapało, że ja już tu oczy na zapałkach trzymam. Jakby co, to do magazynku wrzucam 50 strzał. Jakby ktoś potrzebował. Masz Rafik? Gdzie ty, Adam? A, tu jesteś. Obok. Jedną dosłownie sztabkę miedzi. I'm boiling. Dobra, jak tu mamy z żarciem? Okej, dziękuję. Proszę bardzo. Zrobię szybciutko jeden sierp miedziany. To czemu na tego mięsa nie robi w ogóle? Maćku, to jakby nie patrzeć, jest to rzeka, no to wiesz, no to gdyby miała gorącą, gdyby to była gorąca woda, to by parowała, no. To jest rzeka. Czemu ona mięsa nie robi? Nie wiem. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Weźmiemy ją do... normalnie... Oj, zjadłbym owsiankę z jabłuszkiem. Zobaczmy. Aha, dement. Teraz tam jest. A, bo tu jest... Musisz się ochłodzić. Bo Damian ma dobrą naturalną warstwę ochronną. Dobra, i się ochłodziłem w wodzie. No i znowu muszę się ochłodzić. Szybko się nagrzewam. Ledwo wychodzisz i już parujesz? Tak, gorący chłop. Damian? Co? Wiesz już, czemu ona tego nie robi? Nie. A brakuje jej zasobów jakichś. No ale ma przecież mięsa, ma od groma. No. How do you do? Only the best. Tak, ptasiek ma za tego wszystko. Ma, jest pracownik. No dobra, to jest, zrobię jej 100% pyszą. Chyba, że czekaj. A nie, to jest potrzebne, jest solone mięso, a tu zwykłe. Tak, mięso. Tu zwykłe. No dobra, to wrzucę je na 100% teraz. Zobaczymy. I tak teraz nic nie będzie robić, bo jest noc, nie? No wiem. Dobra, słuchajcie, będziemy dobra. Się tutaj żegnać w imię ojca i tak dalej. Chodźcie. No faktycznie, na tych nożach można nieźle zarobić. Tylko trzeba tej miedzi zdobyć. Chodź, Rafik. Ty już jesteś idę. Znowu do wioski poszedł. Tak. Jezus. Co za chłop. Przecież mówiliśmy, że kończymy. Już idę, już idę. Cały czas mi gorąco, no. Lecę. Jest mięso w magazynie. Jest w magazynie. Zobacz. Zobacz, ptaśku. Kochany ty nasz. Proszę cię uprzejmie, zobacz ile mięcha i zobacz ile się marnuje przez nią. A? Widziałeś? Dobra. No. Okej. Nie wszystkie mają animacje pracy, ale produkty powinny się w magazynie pokazać. No właśnie niestety się nie pokazywały. No ale no kto mnie tu... No co za chłop, no znowu te wąsy weszły, no. I mnie drzwiami piszgnął tak, że kurde, normalnie mam teraz no hala płaskiego jak... Ach, nie będę się wyrażał. Chodź tu, wąsaczu, gdzie ty jesteś? Tu. Dobra. Dobra, jest Rafik, jest Damian, wszyscy. Dobra. Bardzo wam dziękuję, chłopaki, za dzisiaj. Było mi jak zwykle bardzo miło. Dziękuję wszystkim. Nam również. Dziękuję za wszystkie łapki. Tak, dziękuję również za wsparcie tutaj od mojej Miry na przekupie. Okej, dobra, nieważne. No, także... Także... No jeszcze nam się Rafik oświadcza na koniec. Nie, to nie było oświadczenie, tylko komplementy. Dobra, dobra.
My już tam swoje wiemy. Dzięki, trzymajcie się, do następnego. Cześć. No, trzymajcie się, do następnego. Trzymajcie się, hejka. Hejka. To co, teraz Jezus. Robimy after party. Nie, trzeba powoli się ten kłaść. Nie, ale to jest jutro z tym, kurde, no. Z tym żarciem, bo specjalnie tego mięsa narobiłem. No ale ona potrzebuje chyba coś więcej. No właśnie nic nie potrzebuje, no bo... mięso tylko. Tak? Tak. Tak, już teraz ustawiłem, że tylko mięcho idzie. No dobra. Ale gdzie to można zjeść, to co ona robi? No właśnie nie wiadomo. Nie, no powinno być w magazynie żywności to, co ona robi. Powinno być, ale nie ma. No nie ma właśnie. W magazynie żywności jest mięsa 4. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.